Siemajdzio! Siema! Wyspałeś się? Wyspałem. Świetnie się składa, bo pruszkowskich złomiarzy czeka intensywny dzień. O, gospodarz idzie. Baczo! No, co tam, panie? Baczo! Co? Co się stało? Ty nie masz jakiejś starej czapeczki. Słońce jest, a ja bez czapki nie umiem robić. Poczekajcie, ja idę pośreć. Dobra. Do domu, może się coś znajdzie. Dobra, poczekam. Może jakąś czapkę znajdzie. O! Czapeczki nie ma, ale tu masz taki na pamiątkę kapelusz góralski. Baczo, dziękuję ci bardzo. Mordo. No, przyjmiesz czy paswie. A jak nie? Widzisz. Widzisz, już góral jestem, całą mordą. Dzięki, Baczo. Zdrówka. Jak coś, będę miał nocować, to przyjadziesz. Dobre, zaproszę. Edek, palgo! Nowy złomowóz wczesnym przedpołudniem opuścił posesję Bacy. Bierzemy tego złomu, słuchaj. Mordo, pasuje mi ten kapelusz, tak? To ci jeszcze tylko ciupagi brakuje. Chłopaki nie mają dziś sprecyzowanych planów. Cel jest jasny i zgodny z tradycją. Trzeba znaleźć, pojmać i sprzedać jak najwięcej cennego złomu. Coś słabo mi hamuje. Hamulce chyba wysiadają. Nie mam na razie pieniędzy na warsztat, to wolniej jedź. Przecież tu są góry. Jak nawet wolniej jadę, to mogę w kogoś walnąć. No, rozglądajmy się za jakimś warsztatem, bo z hamulcami to nie ma żartu. Marek nie ma powodów do radości, ale tym razem nie dyskutuje. Ajdziu, tu w lewo. Doskonale wie, za co odpowiadają w aucie hamulce. Halo, halo! Organizator! Siema! Dzień dobry panu, witam pana. Marek? Daniel. Poznaj, co z hamulcami mam? No, hamulcami? A to nie hamują w ogóle, czy co się pytaj stało? Się bardzo słabe są hamulce. Bardzo słabe? Tak. No to pewnie trzeba rzucić koła i zobaczyć, co się dzieje. No w takim to razie. Na co czekasz? Do wymiany. I co jest? Ja zobaczymy, jeszcze nie patrzymy. Zobaczymy, co się tu dzieje. Pan mógł parę razy hamulec wcisnąć. Dobra. Już! No. No w porządku. A on wpada tak całkiem, czy...? Nie, całkiem nie spada. Nie. Otwieram. Jest. Dolejmy jeszcze świeżego płynu i powinno być dobrze. Już. Teraz. Edek! My tu czasu nie mamy, a ty kombinujesz tu tak jakby, nie wiem, jak koń pod górę. Ja nic nie kombinuję, tylko ja stwierdzam fakt, że słabe są hamulce.